Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stacja IT. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Szymczyk. Cześć Maciek. Cześć, witam. No i temat mamy dosyć niestandardowy, bo będziemy mówili o cyberbezpieczeństwie, a Maciek jest żołnierzem. No po tym wstępie mam nadzieję, że wszyscy są jeszcze bardziej zainteresowani niż normalnie. No to na początek rozwiej troszkę właśnie tego rąbka tajemnicy. Maciej, powiedz więcej o sobie, jak to się stało, że pracujesz tam, gdzie pracujesz i jak to się stało, że żołnierz pracuje właśnie w cyberbezpieczeństwie. No ogólnie jak częsta kariera powiedzmy takiej osoby technicznej w wojsku, po prostu jako studia wybrałem Wojskową Akademię Techniczną, kierunek wojskowy. I tak teraz jestem oficerem Wojska Polskiego w stopniu kapitana i służę w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Oprócz tego no, ja siebie nazywam również programistą, już od jakiegoś czasu również inżynierem danych, bo zajmuję się Big Data. No tak poza godzinami powiedzmy służby prowadzę bloga, wiadro danych. Zdarza mi się też prowadzić zajęcia na Wojskowej Akademii Technicznej. Byłem tam doktorantem. Prowadziłem też szkolenia z ElasticStacka i też po godzinach służbowych pomagam w firmie Senuto i no generalnie mam dużo roboty i mało czasu. No to faktycznie imponujący tutaj zakres różnych działań. No to może tutaj dla tych osób zainteresowanych ścieżką kariery, no to właśnie jeszcze parę słów właśnie jak to się stało, że trafiłeś do pracy tam, gdzie pracujesz, to znaczy właśnie ta ścieżka edukacji. Czy to jakby z góry wiedziałeś, że chcesz skończyć VAT? Jakby te kwestie właśnie wojskowe cię interesowały? Czy to był na początku zbieg okoliczności? Znaczy VAT wybrałem w związku z tym, że mój tata był wojskowym i po prostu jakoś tak raz, że lubiłem informatykę, dwa, że lubiłem tak jakby, może się przyzwyczaiłem do tak jakby widoku żołnierza i też chciałem po prostu spróbować, więc miałem niedaleko, więc wybrałem VAT. A potem jeśli chodzi o dalszy przebieg służby, no to wygląda to tak, że jak się kończy VAT, potem są przydziały i w zależności od tego, jak się miało oceny, jak wyglądał nasz przebieg studiów, wtedy wybierają nas do odpowiedniej jednostki. Czasami jest to powiedzmy bardziej szczęśliwy wybór, czasami mniej. Jeśli ktoś na przykład robi w konkretnej działce albo miał praktyki w konkretnym miejscu, to można wnioskować o takiego podchorążego właśnie, że potem przyszedł do pracy do konkretnej instytucji. No mi akurat udało się dostać na początku do Narodowego Centrum Kryptologii, które potem zmieniło nazwę właśnie w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Super, no to bardzo ciekawy tutaj wątek. To powiedz, czym się zajmuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa? Ogólnie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się bezpieczeństwem w kontekście cyber. Oczywiście jest to tylko jeden z powiedzmy takich punktów, którymi się zajmujemy, ponieważ no, tak jak nazwa wcześniejsza Narodowe Centrum Kryptologii, też jest poruszane kwestie kryptologii i ogólnie są to powiedzmy takie kwestie związane z IT, z zarządzaniem tym IT, z bezpieczeństwem usług, co tak naprawdę ma też później wpływ na powiedzmy takie rzeczy bardziej strategiczne, ponieważ w dobie dzisiejszej no to raz, że mogą wycieknąć powiedzmy jakieś tam informacje albo ktoś zrobi jakieś powiedzmy akcje, żeby zarobić jakieś pieniądze, zrobi jakieś ransomware czy coś, no ale w przypadku takich kwestii publicznych, sektora publicznego, a w szczególności wojska, no są tu też rzeczy związane z informacjami, z wojną informacyjną. Więc tak naprawdę niezapewnienie tej luki, jaką jest bezpieczeństwo w IT, może mieć bardzo duże konsekwencje. Ale jeśli mówisz o bezpieczeństwie w IT, no to właśnie zajmujecie się tymi kwestiami wojskowymi tylko, czy też instytucjami publicznymi, czy w ogóle bezpieczeństwem, nie wiem, w polskim internecie, dajmy na to, uwzględniając w tym również prywatne firmy i jakby inne instytucje? No my zajmujemy się głównie rzeczami wojskowymi, z tym, że rzeczy wojskowe są to też rzeczy takie powiedzmy około wojskowe, ponieważ na przykład Wojskowa Akademia Techniczna czy inne uczelnie poniekąd też są powiedzmy w tym sektorze związanym z wojskiem. Polska Grupa Zbrojeniowa
powiedzmy, że też w sumie jest tak naprawdę, mimo że ona jest poza wojskiem, to ona jest powiedzmy tak jakby związana, więc też de facto jest pod tym powiedzmy parasolem. Ale nie jesteśmy jedynym tak jakby cesirtem w kraju, no bo jest jeszcze NASK, są jakieś cesirty powiedzmy firm, jakieś tam powiedzmy jakieś tam telekomunikacyjnych, więc nie jesteśmy sami. Też musimy sobie zdawać sprawę z obecności innych służb, takich jak właśnie Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu czy ABW. I oni też tak naprawdę mają swój tort, na który muszą patrzeć i którego muszą pilnować. Więc to nie jest tak, że my robimy wszystko. A czy to się właśnie tak laikowi w jakiś prosty sposób wytłumaczyć, jak wygląda ten kawałek tortu, którym wy się zajmujecie, tak? No bo tutaj sam wspomniałeś o tych innych służbach, właśnie jak ABW i tak dalej. To czy wy bardziej się zajmujecie no właśnie bezpieczeństwem w tym sensie, żeby jakieś dane wrażliwe nie wypłynęły, czy jak to należy rozumieć, tak? Należy to rozumieć raz, że monitorowaniem sieci, dwa, że wydawaniem różnych wytycznych, pilnowaniem tego. W przypadku kryptologii no to są to implementacje różnych protokołów, szyfrów, współpraca z państwami natowskimi, więc no tak naprawdę ciężko jakoś to zebrać do kupy tak naprawdę i o tym opowiedzieć, ale no akurat ja jestem w tej części teraz takiej bardziej związanej właśnie z monitoringiem sieci, z taką pracą takiego powiedzmy CSIRT-u, czyli właśnie reagowanie na incydenty komputerowe i tego typu rzeczy. Aha, okej. Okay. To powiedz, jakie technologie tam są potrzebne, to znaczy na twoim stanowisku, czy to jest tak, że bardziej musisz mieć wiedzę sieciową, czy bardziej wiedzę związaną z analizą danych, czy jeszcze jakiś tam inny obszar specjalizacji? Znaczy specjalistów tak naprawdę potrzeba jest wielu, ponieważ są kwestie od... Znaczy no, tak jeśli mamy jakąś organizację, to nie musi być wcale wojsko, no to mamy jakieś sieci, mamy jakieś komputery, czyli musimy mieć administratorów. Musimy też mieć osoby dedykowane do właśnie do SOC, do Security Operations Center, do monitorowania tych usług, żeby tak jakby te logi z tych usług dopłynęły do tego SOC-a, to też potrzebne są osoby techniczne, które raz, że będą administrować tym, będą wytwarzać nowe oprogramowanie, będą wykorzystywać już istniejące oprogramowanie, łączyć je. Więc tak naprawdę tutaj jest potrzebny szereg tak naprawdę specjalistów, wliczając to analityków już takich pod cyber, czyli osoby, które wiedzą, co się dzieje. Znaczy, no, nawet tak jak powiedzmy porównamy sobie, właściwie popatrzymy na SOC, no to są te różne poziomy wsparcia. Ten pierwszy poziom wsparcia, który reaguje na incydenty, jakoś tam zarządza nimi, bo kolejne poziomy, gdzie już powiedzmy mamy jakiś incydent, musimy zobaczyć, co się stało, jak bardzo jest poważny, albo nawet już dochodzimy potem na samym końcu do analizy malware'u, czyli mamy załóżmy jakiś podejrzany plik i teraz musimy zobaczyć, co on chce tak naprawdę u nas zrobić w sieci. Więc jest tak jakby wiele takich poziomów, które trzeba zapełnić, w związku z czym tak naprawdę potrzeba wielu ludzi. I ja tutaj akurat z tą moją wiedzą a propos Big Data staram się wspierać te wszystkie procesy, czyli mamy jakieś pliki, mamy jakieś logi, mamy urządzenia właśnie takie bezpieczeństwa, jakieś IDS-y, mamy logi z końcówek, mamy logi z jakichś tam serwerów poczty, serwerów www. Te pliki, te logi, czy jakiekolwiek inne informacje z jakichś czujek musimy zebrać w jedno miejsce tak naprawdę, żeby to wszystko zobaczyć, żeby to wszystko mieć jakoś w zasięgu ręki. Więc najpierw trzeba pomyśleć, jak to zebrać, potem jak to dostarczyć i jak monitorować to dostarczanie, czyli tutaj wchodzą takie elementy DevOpsowe, DataOpsowe, bo to tak samo, no, całe to słowo Big Data, czy inne jakieś właśnie DevOps, czy coś, no to tak naprawdę one są bardzo szerokie i ciężko tutaj konkretnie jakoś wskazać osobę, która się zajmuje dokładnie tym i tylko tym. Więc od kwestii związanych z pobieraniem różnych danych, wykrywaniem tego, po kwestie związane z magazynowaniem, czyli tutaj widzimy w takim świecie powiedzmy big datowym jakiś data lake, wykorzystujemy jakąś architekturę hot, warm, cold, żeby powiedzmy te dane, które są najmłodsze, takie najbardziej pożądane, najczęściej wyszukiwane, były właśnie na szybkich zasobach, te takie powiedzmy starsze do audytu były na takich powiedzmy starszych, no wolniejszych zasobach, tańszych, ale większej ilości i też możliwość wykonywania pewnych tak jakby czynności analitycznych, czyli
Co z tego, że mamy tylko te dane, powiedzmy na dyskach, ale musimy je jakoś tak jakby przejrzeć. Jeśli zobaczymy, że nie wiem, jakiś powiedzmy adres IP jest podejrzany, no to musimy w jakiś sposób zobaczyć, czy nie wiem, kiedyś mieliśmy z nim styczność, czy może jakieś rzeczy się na nim działy. A z drugiej strony też jest kwestia takiego przetwarzania powiedzmy strumieniowego, w sensie, że my aktywnie musimy sprawdzać, co się dzieje. Są pewne powiedzmy wektory ataku, są pewne reguły, pewne takie charakterystyczne zachowania, które już nam pozwolą podejrzewać, że coś się dzieje. Więc no nie chcemy zobaczyć, że no, tydzień temu ktoś nam walnął konto na przykład. Nie, no chcemy widzieć od razu, że jakiś użytkownik na przykład uruchomił proces, który jest nietypowy dla tego rodzaju użytkowników. Na przykład nie wiem, jest jakaś księgowa, czy jakaś jest sekretarka i ona raczej nie odpala PowerShella, nie odpala linii komend i tam nie jedzie powiedzmy sieci wokoło, no to jest to co najmniej podejrzane i trzeba to sprawdzić. I potem, kiedy już mamy te dane na jakichś tam właśnie zasobach, czy to będzie jakaś baza, czy to będzie jakaś no inne rozwiązanie, bo tych rozwiązań jest sporo, no to musimy pomyśleć, jak do tego podejść analitycznie, jak udostępnić pewne narzędzia analitykom czy ludziom w SOC-u, które będą pozwalały im obsługiwać te zdarzenia, obsługiwać te incydenty. A potem można zastanawiać się, jak wykorzystać różne inne analityczne, takie szersze, czyli właśnie jakieś sztuczna inteligencja, machine learning, takie elementy, żeby wykrywać te podejrzane rzeczy, czyli wykrywać jakieś anomalie albo wręcz tak jak jest takie popularne rozwiązanie HELK, czyli Elasticsearch, który jest połączony ze Sparkiem, tak w skrócie, do tworzenia modelów grafowych i nawet sama wizualizacja jakiegoś tam powiedzmy fragmentu sieci dużo nam mówi tak jakby jako człowiekowi. Mhm. Czyli można powiedzieć, że wykorzystujesz właśnie narzędzia big data do tego, żeby dostarczać takie bardziej zagregowane informacje i sygnały do innych działów, które później analizują to dokładniej, czy właśnie jest to potencjalnie jakieś zagrożenie. Do tego też no właśnie takie profilowanie jakichś takich nietypowych zachowań może się przydać, tak? Czyli tutaj wchodzą też jakieś narzędzia związane z uczeniem maszynowym, jakieś modele, jak rozumiem, tak? Tak. Mhm. Tylko no ja jestem bardziej powiedzmy tą osobą, tym powiedzmy data engineerem, w sensie, że ja kojarzę te elementy związane z tam powiedzmy z tą działką data scientistów, ale no tak jakby przez to, że powiedzmy jeszcze nie miałem za bardzo tam okazji jakoś specjalnie wchodzić w te tematy, to jeszcze tam powiedzmy no nie mogę za dużo o tym powiedzieć. Czyli jakby zajmujesz się tym stosem właśnie analizy dużych danych. No tak. I no jakie tutaj te narzędzia właśnie najbardziej się przydają? Czy to właśnie jest Elasticsearch, czy jakieś tutaj te narzędzia z okolic Sparka, czy Hadoopa? Znaczy no najczęściej jest to wykorzystywanie, przynajmniej w naszym przypadku właśnie jest to Elasticsearch, czyli cały stack od tam Elasticsearch, czyli Elasticsearch, Logstash, Kibana, Ibicy, ale tak naprawdę tak jak w szkoleniach sensowych to pokazują, że jest wiele rodzajów powiedzmy tych SIEM-ów, bo to jest tak jakby wtedy wykorzystujemy te całe narzędzie, tą całą platformę jako SIEM, czyli taki mechanizm do zarządzania informacjami bezpieczeństwa. I są różne SIEM-y, bo można mieć SIEM-a opartego o Splunka, można mieć SIEM-a opartego o Elasticsearcha, czy jakieś komercyjne jeszcze tam innych firm, jakieś McAfee czy coś w tym stylu. I no ja jestem powiedzmy no bardziej biegły w Elastiku, ale też znam inne narzędzia, w sensie, tak jak wspominałem wcześniej o tym nawet pobieraniu tych danych. Jeśli mamy bardzo dużo danych, to w pewnym momencie tak jakby te dane przewyższają tak naprawdę, wolumen tych danych, tych logów przewyższa tak naprawdę wolumen powiedzmy tych danych operacyjnych. Po prostu tych danych jest tak dużo, że musimy je w jakiś sposób przetransportować w jedno miejsce. I tutaj już przydają się różne narzędzia kolejkowe, czyli no Apache Kafka i tym podobne, żeby w jakiś sposób buforować te dane, bo wiadomo, no wszyscy zakładają, że sieć jest niezawodna, ale bywa różnie, więc musimy wykorzystywać różne te narzędzia, które nam daje między innymi w cudzysłowie Big Data,
Niektórzy na przykład używają Logstasha do parsowania danych. No wiadomo, logi to mogą być dane i ustrukturyzowane, i nieustrukturyzowane, więc niektórzy przetwarzają to w Sparku, nie w Sparku, tylko w Logstashu, niektórzy używają FluentD, a niektórzy, którzy na przykład preferują rozwiązania takie związane z rodziną Hadoopa, będą preferować Apache NiFi. I tutaj jest ciekawe też rozwiązanie, które tam kiedyś miałem na to-do liście i tak ta to-do lista się wydłuża, więc to ciężko do tego dojść, ale jest rozwiązanie Apache Metron i to też jest właśnie, tam można zobaczyć sobie w internecie, jak wygląda schemat ogólnie działania tego Apache Metrona i wygląda to mniej więcej tak, jak mówię, czyli są jakieś źródła danych, telemetria, one lądują właśnie przez kolejki do akurat tam Apache NiFi, czyli te wszystkie dane są przetwarzane, indeksowane, lądują w jakimś, powiedzmy, narzędziu do przetwarzania strumieniowego, potem lądują w data lake'u i na podstawie tego generowane są różne alerty oraz no inne jakieś tam metryki i do tego podłączone narzędzia analityczne, które tak ad hoc pozwolą nam wykonywać pewne analizy. Więc tych narzędzi też jest dużo, jest bardzo dużo i każde narzędzie, wiadomo, ma swoje plusy i minusy. Tak naprawdę chyba wybierając jakiekolwiek, powiedzmy, utrzymywane, robimy dobrą decyzję, ponieważ no, musimy i tak to narzędzie poznać, więc ciężko znać wszystko naraz i jeszcze wszystko naraz stosować. A czy zauważasz jakieś różnice w aplikowaniu tych narzędzi właśnie w tej domenie, no powiedzmy, instytucji wojskowych, tak, czy w ogóle zastosowań wojskowych w porównaniu do innych zastosowań właśnie w takiej analizy bezpieczeństwa, znaczy, no nie wiem, no jeśli ktoś robi analizę bezpieczeństwa jakichś serwerów w firmach, tak, i tam analizuje logi, a tutaj mamy do czynienia właśnie z wojskiem, to czy tutaj jest jakaś różnica, jakaś specyfika, na którą trzeba szczególnie zwrócić uwagę? Znaczy, no na pewno w tych systemach wojskowych bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, więc czasami no nawet ja się irytuję w związku z tym, że chcę coś zrobić, ale no najpierw powiedzmy parę osób musi tam to zaakceptować, tam wpuścić to na firewallu i dopiero wtedy mam do czegoś dostęp. Też z definicji sieci wojskowe nie mają dostępu do internetu, takie produkcyjne, bo to w cywilu wygląda różnie, więc też jest taka, powiedzmy, upierdliwość związana z tym bezpieczeństwem, no bo czasami jest takie, no jakby i przeszkadzamy, powiedzmy, potencjalnemu przeciwnikowi i przeszkadzamy też sobie. Ale no jest to coś za coś, gdzie no tak z moich obserwacji, tak jak tam pracuję na rynku też cywilnym, no to te kwestie związane z bezpieczeństwem są takie, powiedzmy, drugorzędne. Więc no też tak jakby jest ta praca zwinniejsza, ale z drugiej strony, jeśli coś by się stało, no to może nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, co się może stać w ten sposób. No tak, no bo tutaj już trudniej się podnieść z jakichś ewentualnych pomyłek w zastosowaniach wojskowych niż pewnie nie w firmie. A wspomniałeś też właśnie o tym potencjalnym wrogu. To może jesteś w stanie powiedzieć coś więcej, tak żeby uświadomić właśnie tutaj takiemu zwykłemu człowiekowi, jak ja, niewojskowemu, nie zajmującemu się cyberbezpieczeństwem, kto tak naprawdę jest tym wrogiem, tak? W sensie, czy to chodzi o zagrożenia jakieś wewnątrzkrajowe, tak? Czy to są jacyś hakerzy nasi polscy, czy też mówimy o zagrożeniach jakichś z zewnątrz? Jak rozumieć tę właśnie waszą rolę czy cyberbezpieczeństwa? Jaka ta wojna tam się odgrywa w tej cyberprzestrzeni? Kto walczy z kim? No to w sumie ciężko tak naprawdę pokazać jakąś konkretną stronę. Bo nawet taki prosty przykład, jak ostatnio przygotowywałem wpis na bloga o Elasticsearchie, no to utworzyłem wirtualkę na Azure, udostępniłem porty dla swojego komputera. Potem pomyślałem sobie, a udostępnię porty właśnie SSH po prostu dla wszystkich. Już uruchomiłem wcześniej właśnie Elasticsearcha i patrzyłem, co się dzieje. No i okazuje się, że no, tak jakby ta maszyna została bombardowana wręcz przez różne boty tam próbujące się dostać do tej maszyny po SSH. I tak naprawdę ciężko określić jakiegoś konkretnego wroga. Możemy tak jakby domyślać się, jakie są przyczyny, które atakuje. Ponieważ jeśli mamy, załóżmy, firmę, no to
co tak naprawdę możemy stracić. No możemy stracić dane, możemy paść ofiarą jakiejś, no, nie, podmiany, załóżmy jakiejś faktury albo numeru konta bankowego i wtedy pani Jadzia z, powiedzmy, sekretariatu czy tam z jakiegoś innego biura wyśle nie na ten adres, co trzeba, przelew. W przypadku wojska te, powiedziałbym, zagrożenia są troszeczkę inne. Owszem, również występuje element finansowy, ponieważ no, są różne przetargi, są różne płatności, więc tutaj też można spróbować się zaczepić. Można też spróbować, powiedzmy, jakiś tam puścić ransomware czy tam coś zaszyfrować, ale powiedzmy tutaj jest jakieś tam, powiedzmy, mniejsze prawdopodobieństwo. W przypadku wojska, według mnie przynajmniej, jest ważniejszy ten element informacyjny, czyli wyobraźmy sobie, że nagle jakaś strona zostaje właśnie tam przejęta przez jakiegoś tam hakera, nazwijmy to w cudzysłowie, i on sobie czeka. I czeka, czeka, nic się nie dzieje, my nic nie wiemy, bo nie wykonuje żadnych podejrzanych ruchów, ale potem przychodzą właśnie jakieś wybory, czy tak jak teraz koronawirus, i właśnie w najmniej spodziewanym momencie pojawia się jakiś fake news albo jakiś tam spreparowany jakiś tam fragment na stronie internetowej i nagle, powiedzmy, już zaczynają się jakieś robić podejrzane ruchy. Ludzie zaczynają na przykład panikować, albo jeśli są to jakieś sytuacje międzynarodowe, no to nie wiem, na przykład jeśli będą jakieś fałszywe informacje, że my już szykujemy wojska gdzieś tam na wschodniej granicy, no to znaczy, no ja teraz tak co prawda zmyślam, w sensie te sytuacje są takie powymyślane, żeby tak troszeczkę dla kontrastu, powiedzmy, czego taki adwersarz by oczekiwał w naszej sieci. No, musimy się nad tym zastanowić i między innymi dlatego, że jakby ten nasz poziom jest taki bardziej strategiczny, no musimy do tego podchodzić o wiele poważniej. A czy jakieś te doświadczenia właśnie wojskowe, to co zauważasz właśnie w wojsku i w tych zastosowaniach, które wy macie, uważasz, że warto byłoby przenieść też na ten grunt cywilny, tak? No bo tutaj też masz te doświadczenia właśnie cywilne, biznesowe. Wspomniałeś o tym, że tutaj to bezpieczeństwo jest tam zwykle na drugim planie. Czy właśnie dobrze by było, żeby pewne procedury, które są w wojsku, były też stosowane właśnie w biznesie na podobnym poziomie, tak? No, wydaje mi się, że tak jakby najlepszym wyborem jest złoty środek, czyli z jednej strony zdawać sobie z czegoś sprawę, przygotować, mieć to z tyłu w głowy, ale też no, tak jakby firma cywilna przede wszystkim, no, tak jakby z mojej, powiedzmy, perspektywy, gdzie ja, powiedzmy, no, nie zarządzam ludźmi, nie mam własnej firmy jako takiej, no to musi się jakoś utrzymać na rynku, więc też nie może poświęcić się i wydawać pieniędzy na bardzo drogie narzędzia związane z bezpieczeństwem, jeśli ta firma zaraz po prostu padnie, no bo tak jakby ona przede wszystkim musi mieć obrót, musi mieć jakiś tam, powiedzmy, ten cel biznesowy inny. Ale z drugiej strony, no szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie jest właśnie RODO, gdzie widzimy nawet właśnie te wszystkie zagrożenia oraz już tak jakby firmy, które już padły ofiarą, nie? No to wtedy trzeba się zastanowić, czy mamy budżet na przykład na zapłacenie kary, albo czy mamy budżet na przetrwanie naszych danych. Jakiś czas temu Garmin właśnie padł ofiarą i tam mieli zaszyfrowane dane. No i nawet tam widać, że tak powiem, spłynęło po nich jak po kaszce, nawet im akcje jakoś specjalnie nie spadły, więc no oni mogli sobie na to pozwolić. Więc no to wszystko, jak to się mówi, to zależy. To powiedz jeszcze tak od strony pracownika z kolei właśnie tutaj agencji wojskowej i pracownika właśnie sektora prywatnego, czy zauważasz jakieś różnice w sposobie pracy, tak? Czy jest jakaś specyfika tego, że właśnie pracujesz w tych zastosowaniach wojskowych? Znaczy no, dla mnie jako żołnierza jest przede wszystkim różnica taka, że ja nie pracuję, tylko ja służę, więc jeśli trzeba zostać na przykład później, no to ja zostaję później, tak jakby nie jest to takie, powiedzmy, że no, miałem w umowie tylko od 8 do, powiedzmy, 16 i ja od 16 to już, że tak powiem, zamykam drzwi na klucz i wychodzę do domu, więc powiedzmy, tym się różni między innymi właśnie praca, a służba. I to też widać właśnie w dzisiejszych czasach, gdzie
powiedzmy część osób właśnie mówi, że pracuje zdalnie, że musi sobie jakoś, nie wiem, przyrządzić mieszkanie, bo to dzieciaki latają czy coś. No ja cały czas chodzę do pracy normalnie, więc, więc to jest też taka różnica. Kolejna różnica no to jest też taka, że jednak ta praca w wojsku, czy nie wiem, to będzie jakakolwiek inna taka praca, powiedzmy w sektorze publicznym, czy to w jakiejś agencji, czy w innej służbie mundurowej, jest to jednak specyfika, czyli jest to konkretna taka specyficzna biurokracja, bo to też właśnie tak jakby dotyka sektor publiczny. Są też kwestie związane z przetargami, nie ma czegoś takiego, że ja dzisiaj potrzebuję, nie wiem, tam powiedzmy całą farmę serwerów i ja już na przykład następnego dnia albo za pół godziny mam na AWS-ie ileś tam już maszyn i mogę działać dalej, tylko no niestety te, powiedzmy, ten taki drift jest tutaj dość spory, więc są pewne decyzje, zanim one zostaną tak jakby zaimplementowane, no to też troszeczkę musi czas upłynąć i no to jest niestety trochę takie, powiedzmy, bolączka, ale no niestety musimy z tym żyć. Kolejna rzecz, no to jednak jest też ta ochrona informacji niejawnych, czyli mamy, powiedzmy, w firmie takiej cywilnej, powiedzmy, wszystko jest takie bardziej dostępne. Tutaj niestety mamy różne sieci, które są niektóre bardziej zamknięte, niektóre jeszcze bardziej zamknięte, więc to też jest takie bardzo specyficzne. I no też trzeba się na to przygotować, w sensie, no, jeśli nie mam dostępu do internetu, wszystkie tutoriale na przykład zakładają, że masz internet albo że jest dostępne repozytorium, no to tutaj już trzeba, powiedzmy, tak od strony technicznej do tego się przygotować, zrobić sobie lokalne repozytoria, no to to też trochę czasu zajmuje przygotowanie, powiedzmy, takiego swojego warsztatu. Co tam jeszcze? No też jest różnica, jeśli chodzi o pieniądze, jednak pomimo tego, że pojawiają się różne dodatki, no to jednak sektor publiczny, przynajmniej z tego, co ja widzę tutaj na rynku, no nie może zaproponować takich samych pieniędzy jak firmy prywatne. Co prawda ma pewne benefity, między innymi tym, że no firma może istnieć, może nie, no tak naprawdę ciężko, żeby, powiedzmy, wojsko się zwinęło, czy jakaś inna służba publiczna, co nie zmienia faktu, że też jest atrakcyjnym, powiedzmy, kandydatem na rynku, szczególnie dla osób takich mniej doświadczonych, tak mi się wydaje przynajmniej, że osoby kończące uczelnie, no, jeśli już pokazują, że są zainteresowane jakimiś tematami, a niektóre tematy tak naprawdę tak na serio można tylko rozwiązywać w wojsku i w innych służbach, szczególnie jak ktoś się zajmuje bardzo tak, powiedzmy, specjalistycznie jakąś kryptologią czy jakimiś pentestami, no to mało jest takich firm, przynajmniej tak z mojej perspektywy, które się zajmują takimi rzeczami na tyle, na takim poziomie jak my. Więc to jest też ciekawe. Zresztą jak się wejdzie na cybermil.pl, to tam jest właśnie dużo ofert pracy. Też a propos chyba Big Data, kojarzę taki spot reklamowy agencji wywiadu, właśnie tam, który właśnie, czy jakąś tam inną ofertę ich. Więc tak naprawdę jest bardzo dużo instytucji, które potrzebują czy analityków, czy programistów, czy administratorów. I tak naprawdę ta praca tam leży, czeka i jest równie ciekawa, co praca w cywilu. Ale nie, tak jakby niektóre osoby tak jakby nawet nie zdają sobie sprawy, że taka praca jest możliwa, więc no, też może za pomocą tego podcastu się dowiedzą. No tak, no właśnie. Dobrze, że rozmawiamy z tobą, bo pewnie wielu osobom to otwiera oczy na takie możliwości. No to zaciekawił mnie też ten wątek właśnie jakby edukacji i tego, jak właśnie no, po pierwsze sama praca jakby w tym miejscu pozwala dotykać pewnych problemów, które trudno jest dotknąć w tej skali gdzieś indziej, więc to jest jakby samo w sobie rozwijające, ale też mówiłeś właśnie o, nie wiem, o braku dostępu do internetu w kontekście tutoriali. Zastanawiam się, czy właśnie jakby sama jakby edukacja i rozwój, tak, osób, które pracują tutaj właśnie w tych zastosowaniach wojskowych, jest jakoś, nie wiem, inaczej zorganizowana, albo przynajmniej jak to wyglądało z twojej strony, tak? W sensie jak doszedłeś do tych umiejętności właśnie związanych z Big Data, które teraz wykorzystujesz. Znaczy, tak jakby nie, może zostałem źle zrozumiany, w sensie, że na tych produkcyjnych środowiskach tam, powiedzmy, nie ma internetu, ale to nie zmienia faktu, że możemy mieć jakieś, powiedzmy, czy jakiś tam pojedynczy komputer, czy jakieś tam środowisko laboratoryjne, które ten dostęp do internetu ma, więc tak jakby nie ma też czegoś takiego, że jesteśmy w ogóle zamknięci, siedzimy w piwnicy i tam nie mamy dostępu do świata.
ale jeśli chodzi o, powiedzmy, tę naukę rzeczy związanych z Big Data, no to ona troszeczkę wyszła tak jakby z mojego pobytu na studiach doktoranckich na Wojskowej Akademii Technicznej, ponieważ byłem na Wojskowej Akademii Technicznej właśnie na studiach inżynierskich, magisterskich. Potem rok pracowałem już właśnie w NCK i stwierdziłem, że spróbuję swoich sił w doktoracie. Ja na inżynierce i na magisterce zajmowałem się tematem symulacji wirtualnej. Jeśli ktoś grał w Operation Flashpoint albo w ARMę, no to właśnie jest taka wojskowa wersja tego symulatora VBS. Teraz jest chyba VBS 3 i wkrótce będzie VBS 4. Jest to, powiedzmy, taka w cudzysłowie właśnie strzelanka, która jest symulatorem wojskowym. Ja pisałem tam różne skrypty, sztuczne inteligencje i tak dalej, i tak dalej. I chciałem na studiach doktoranckich pójść w stronę rozproszonej symulacji wirtualnej. I w związku z tym, że rozproszonej, więc tak jakby spotkałem się z takimi właśnie rzeczami związanymi z Big Data, z rozproszonym przetwarzaniem danych, z różnymi bazami, które tak jakby skalują się wszerz, skalują się horyzontalnie, nie tylko wertykalnie. I to mnie zainteresowało, a że po pewnym czasie stwierdziłem, że studia doktoranckie tak jakby mi trochę nawet przeszkadzają w doktoracie, ponieważ mam dużo więcej obowiązków, prowadzenie zajęć ze studentami czy zaliczenie egzaminów, a też nie miałem za bardzo okazji się tak, powiedzmy, produkcyjnie zajmować symulatorami. No bo tak jakby ja wtedy robiłem jako .NET developer tak naprawdę, robiłem w C-Sharpie w .NET Core web appki i ciężko mi było jednocześnie i być, powiedzmy, deweloperem webowym, wypisać w C-Sharpie i jeszcze zajmować się symulacją, rozproszoną symulacją wirtualną. Więc stwierdziłem, że to tak jakby przerwę i wybrałem właśnie podyplomówkę na Politechnice z Big Data, ponieważ no, chciałem się tym tematem zająć, a patrząc na ogrom tych technologii, stwierdziłem, że no, to będzie jeden, powiedzmy, z takich, powiedzmy, kroków w ten temat, żeby ktoś mnie w ten temat wprowadził, ponieważ na początku było to bardzo ciężkie, no ciężko tak naprawdę wybrać, czym się zająć. Więc wybrałem te studia. Poza tym podyplomówka też jest potrzebna, żeby mieć majora, więc też od razu dwa w jednym. Okay. No i tak naprawdę jak skończyłem właśnie tą podyplomówkę, to już tak jakby wiedziałem, jak to wygląda, z czym to się je. I niedługo potem założyłem bloga, gdzie tak naprawdę on jest moim motorem napędowym. Tak jak mówiłem, mam jakąś to-do listę, gdzie chcę rozpoznawać pewne rzeczy i pewnie nie jedna osoba taką to-do listę ma, więc to, co ja między innymi robię, to jak już jakiś temat poznam, to po prostu go opisuję. I robię to na zasadzie takiego, powiedzmy, dokumentacji tego, co się właśnie dowiedziałem. I często tak mam, że ja do tych danych, do tych, powiedzmy, wpisów swoich czasami wracam, że a tam miałem kawałek skryptu, kawałek konfiguracji, kawałek kodu, albo na przykład tak jak mam na GitHubie trochę tych repozytoriów. Jeśli chciałbym teraz na przykład zrobić jakiś program w Kafka Streamsach, no to po prostu ściągam swoje repo i mam już jakąś, powiedzmy, taką bazę, od czego mogę zacząć. Czyli jakby blog jest też metodą zapisywania swoich wcześniejszych doświadczeń, tak? I jakiejś takiej bazy wiedzy. No a dodatkowo, jak rozumiem, też masz czytelników, którzy tak, z tego korzystają, no. Tak? Tak, właśnie fajnie, bo jak byłem, a lubię właśnie meetupy, teraz co prawda one są raczej takie wirtualne, ale no już parę razy mi się zdarzyło, że na konferencjach czy meetupach właśnie ktoś mnie poznał, było fajnie porozmawiać, pogadać. Albo jak ktoś, powiedzmy, tam na przerwie słyszałem, że ktoś wspominał o wiadrze danych, więc tak też miło. I jest to też, powiedzmy, już tak po fakcie, że tak powiem, okazało się, że to jest taka dobra metoda na markę osobistą, bo przez to dostałem możliwość uczestniczenia w fajnych projektach, właśnie prowadzenia szkoleń i no myślę, że gdyby nie blog, no to nawet dzisiaj byśmy po prostu nie rozmawiali ze sobą. No to powiedzmy właśnie, jak się nazywa, wiadrodanych.pl? Tak, no. wiadrodanych.pl. To jeszcze tam zamieścimy w linkach, ale to już teraz warto powiedzieć. Czyli oprócz tych właśnie działań w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa też tutaj budujesz markę osobistą. Czy to też właśnie się przydaje w doskonaleniu umiejętności, w tym,
że jakby lepiej wykonujesz pracę, czy właśnie czy to robisz dlatego, żeby tam zdobywać nowe znajomości i właśnie dzięki temu też tutaj mieć jakąś szerszą sieć kontaktów, w sensie gdzie widzisz jakąś największą wartość tego właśnie budowania własnego wizerunku. Czy tak naprawdę ciężko powiedzieć gdzieś, że jest gdzieś największa wartość, ponieważ wartości jest wiele. Od rzeczy związanych z tym, że jest to mój motor napędowy, po rzeczy związane z tak powiedzmy z sytuacją na rynku, powiedzmy wizerunkiem eksperta, też po rzeczy związane z samokształceniem. I tutaj mam na myśli to, że no, od jakiegoś czasu jak piszę jakiś artykuł, to go tłumaczę i wrzucam na mój profil na Medium, potem tam to wrzucam na Reddita i tak naprawdę mam bardzo duży feedback, czyli jeśli ja coś powiedzmy zrobiłem, to ja widzę, czy ja idę w dobrym kierunku. Na przykład był taki przykład. Była taka sytuacja, w której pisałem o Cassandrze i Sparku chyba. Wrzuciłem to właśnie na LinkedIna, tam na różne grupy. I architekt z DataStax, który stoi za Cassandrą, coś tam odpowiedział na moje pytanie, w sensie tam miałem pewną wątpliwość, on tam mnie poprawił i tak sobie pomyślałem, kurde, ile normalnie kosztuje tak jakby praca, w sensie jakbym go zatrudnił jako konsultanta. No załóżmy, że no myślę, że to nie byłyby małe pieniądze. A tak to ja dzielę się pewną wiedzą i ta wiedza w pewien sposób wraca do mnie. Właśnie więc często jak ktoś komentuje moje jakieś tam wpisy, czy pod artykułem, czy powiedzmy gdzieś tam na social mediach, no to ja nie boję się krytyki, ponieważ ja lubię, jak ktoś mnie powiedzmy naprowadzi na dobre tory, jeśli ja się mylę, no to tak naprawdę dopóki nie upublicznię tych swoich jakichś tam widzimisię, jakichś tam wyników mojej pracy, no to powiedzmy równie dobrze mogłem to schować do szuflady i nikomu nie pokazywać, ale jaki byłby wtedy tego sens. Więc na pewno to jest właśnie, są takie właśnie zalety. No i przy okazji też mam okazję poznać wiele ciekawych, interesujących osób i to jest takie, myślę, że ciężko to w ogóle wycenić, ponieważ bez tego no, nie poznałbym, znaczy no, to wszystko prowadzi tak naprawdę do jakichś relacji oraz potem do ewentualnie wspólnych projektów i to jest takie nakręcające się, bo znów poznajemy jakąś ciekawą treść, jakieś informacje, potem znów możemy się tym podzielić i tak w kółko. Czy musisz uważać właśnie pisząc bloga na to, żeby nie podzielić się zbyt dużą ilością informacji, w szczególności tajemnic wojskowych, czy to nie stanowiło nigdy problemu, w sensie piszesz nie, tylko to... o technologii? Ja raczej nie miałem z tym problemu, szczególnie, że no, ja piszę bardzo technicznie, więc no, ciężko, żebym stosował jakieś przykłady, które tam mamy u siebie, no, bardziej mechanizmy pokazuję. Więc nawet jeśli mam jakieś dane, no to są to dane dostępne publicznie w internecie albo gdzieś tam zeskrapowane, czyli też dostępne publicznie w internecie, albo po prostu jakieś tam takie no, wygenerowane w sensie sztuczne. Więc no raczej ciężko, żebym coś tam udostępnił. Zresztą no też jesteśmy, nazwijmy to, przeszkoleni do tego, żeby no jednak takich informacji jakichś tam wrażliwych nie udostępniać i w sumie wtedy bym już tam nie pracował po prostu. Jasne. Okej, to może jeszcze wróćmy trochę do tych rzeczy merytorycznych, bo tutaj zeszliśmy na poziom właśnie specyfiki pracy i bloga i innych działań. Czy możesz powiedzieć jeszcze o współpracy właśnie z innymi osobami w kontekście właśnie wykrywania zagrożeń? No bo tutaj, tak jak wspomnieliśmy, no tutaj robisz tę część związaną z wykrywaniem anomalii, tak, zbieraniem danych z wielu źródeł, jakby tą całą otoczką techniczną, żeby być w stanie to w tej dużej ilości informacji wykryć. Kto jeszcze, jakie inne role są potrzebne, żeby ten proces był kompletny, tak? Bo mówiliśmy trochę o jakichś rzeczach związanych z machine learningiem, żeby mieć te metody, tak, czy jakiejś tam dalszej, dokładniejszej analizy, czyli jak taki cały ekosystem powinien wyglądać, żeby właśnie ten proces takiego tej analizy cyberbezpieczeństwa był kompletny.
Na pewno jest to praca zespołowa, więc ciężko, żeby, tak jak się mówi, one man army, żeby jedna osoba wszystko tam załatwiła. Szczególnie, że to są czasami tak naprawdę sieci niewewnętrzne, w sensie, no, powiedzmy, są różne jednostki, są różne komórki i to nie jest tak, że no, my tam wchodzimy z buta i tam coś robimy, więc ważna jest też komunikacja, żeby dogadać się, jak chcemy dostarczać logi, co chcemy monitorować, jakieś ustalić wspólny plan, wspólną koncepcję tego. Na pewno są dyżurni, którzy właśnie siedzą w SOC-u i monitorują wszystko. Są analitycy, którzy tak jakby na tej drugiej, trzeciej linii wsparcia też tam pracują i wspierają te wszystkie incydenty. Czasami trzeba na przykład pojechać i zabezpieczyć parę dysków, żeby je potem przeanalizować albo zrobić jakieś zrzuty pamięci. No to też tak naprawdę potrzebni są do tego ludzie. Do tego dochodzą kwestie administracyjne, kwestie utrzymaniowe, no bo powiedzmy z perspektywy programisty wszystko się wydaje takie fajne i proste, ponieważ mamy swoją maszynę, łączymy się z jakimś serwerem albo z jakąś wirtualką. Kiedy zejdzie się do serwerowni, tak naprawdę sprawa się bardzo komplikuje, ponieważ mamy serwery, musimy mieć miejsce, to miejsce musi być odpowiednio klimatyzowane, odpowiednie zasilanie musi być, do tego sieciówka odpowiednia, bo to naprawdę jak popatrzy się na to z tej strony, to jest to szereg osób, które i szereg tak naprawdę specjalistów, którzy pracują po to, żeby wykonywać jakąś, powiedzmy, jakiś proces cel biznesowy. Więc na pewno będą osoby związane z administracją, na pewno będą tacy, nazwijmy to, programiści łamane przez właśnie inżynierowie danych, którzy już konkretne procesy będą, powiedzmy, implementować, czy to będzie w formie jakiegoś zadania sparkowego, czy pipeline'u w Logstashu, czy po prostu samej obsługi jakichś tam narzędzi. No tak naprawdę same narzędzia nic nie dają, musimy je dopiero skalibrować, skonfigurować, znaleźć odpowiednie, powiedzmy, parametry, odpowiednie logi, odpowiednie sparsować. Więc no tak, tych ról jest tyle, że tak naprawdę ciężko jakoś konkretnie na to pytanie odpowiedzieć. No i tak jak tam wspomniałeś, są to właśnie ci analitycy, też powiedzmy takiego dalszego, powiedzmy, planu, którzy przygotowują modele, którzy mają czas i mają warunki, żeby przejrzeć te dane i żeby coś zaproponować. A co jest takim największym wyzwaniem w tej działce, którą się zajmujesz? Czy to jest właśnie jakby zbieranie tych danych z tak wielu różnych źródeł, czy właśnie kwestia tego, żeby zapewnić ich przetwarzanie w odpowiedniej szybkości, czy jeszcze jakieś inne kwestie, które jakby, no nie wiem, były na przykład jakimś tam większym problemem w tym, co robiłeś i wymagały więcej pracy? Próbuję sobie coś jakoś przypomnieć. No chyba ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie jakoś jednoznacznie. W sensie tych rzeczy jest tyle, to jest po prostu taki problem wielowymiarowy, więc w szczególności, że powiedzmy to są takie dość specyficzne sieci i specyficzne narzędzia, jakieś diody danych, więc czasami no tak jak już wspomniałeś o zbieraniu logów chociażby, no czasami są to po prostu zwykłe Windowsy, które mają już tak jakby załatwione jakieś tam mechanizmy do pobierania tych logów. Czasami są to jakieś, powiedzmy, narzędzia czy aplikacje, które też w jakiś sposób, powiedzmy, nie są do tego za bardzo przystosowane, ale też można to obejść. Ale jeśli mamy jakieś tam różne strefy, musimy łączyć się, tak jakby łączyć różne sieci, no to już ten problem jest o wiele bardziej skomplikowany i już musimy do tego podejść, powiedzmy, tak indywidualnie. A potem jest też kwestia, w sensie te dalsze kwestie też w pewnym momencie uderzają, ponieważ kiedy tych logów jest bardzo dużo, no to już nie możemy po prostu ich wysyłać przez sieć, ponieważ zabijemy tą sieć. Jeśli mamy jakiś full packet capture, no to też pojawiają się kwestie, jak zarządzać tymi zasobami, które mamy, ponieważ no, dyski szybko się zapełnią albo nie będą zbyt szybkie i też musimy wykorzystywać różne mechanizmy, nie wiem, jakieś tam klastry stawiać, wykorzystywać czy to wirtualizację, czy to konteneryzację, czy jakieś Kubernetes, czy no, tak naprawdę to jest taki no, wielokryterialny taki problem. Więc ciężko naprawdę wskazać jakieś konkretne miejsce, gdzie to jest jakaś tam, powiedzmy,
No, wszędzie jest ciężko, ale tutaj jest najciężej. Okej, ale czy to jest tak, że jakby pracujecie projektowo, że jest jakiś tam konkretny projekt, którym trzeba się w tej chwili zająć i stąd fokusujemy się tam na jakichś logach stron internetowych, a inny projekt polega na czymś tam zupełnie innym, że analizujemy zachowania, nie wiem, tam księgowych w Windowsach, czy zasadniczo jakby analizujemy wszystko naraz i szukamy tych anomalii w całym dostępnym nam zbiorze danych? Nie, no na pewno nie da rady patrzeć na wszystko naraz, więc musimy jakby ustawiać pewne priorytety. Wiadomo, że są w każdej organizacji tak naprawdę są pewne usługi, powiedzmy, kluczowe, krytyczne i mniej krytyczne. Jeśli nie będzie działać, powiedzmy, nie wiem, jeśli ktoś opiera swoją firmę o Exchange'a i o jakiegoś SharePointa, no to jeśli ten SharePoint nie działa, no to generalnie cała firma stoi. Więc tutaj tak samo musimy do tego podejść w taki sposób, mierzyć siły na zamiary w ten sposób. Nie możemy zrobić wszystkiego naraz, szczególnie właśnie jeśli, no załóżmy, nie, są pewne ograniczenia personalne, są pewne ograniczenia sprzętowe oraz pewne ograniczenia też powiedzmy formalne, to musimy szyć z tego, co mamy i tak naprawdę skupiać się na kluczowych rzeczach. I tak jak już wspomniałeś o tym podejściu projektowym, no to de facto jest podejście projektowe, czyli mamy jakiś konkretny case, chcemy połączyć jedno z drugim albo powstaje konkretna aplikacja, to trzeba rozpoznać, jakie są powiedzmy zasoby w tej aplikacji, z czego korzysta, kto się z kim kontaktuje, komunikuje, gdzie mogą być jakieś powiedzmy słabe strony tego rozwiązania, na których zasobach nam konkretnie zależy. Oraz co chcemy zrobić, żeby tak naprawdę to tak jakby zareagować, no bo to, że powiedzmy zbieramy dane, no to no fajnie. Musimy mieć też jakieś powiedzmy wytyczne, jakieś koncepcje tego, co chcemy zrobić, a nie, że no fajnie, atakują nas, no i albo na przykład leci brute force i no to fajnie, no to będziemy patrzeć właśnie w dashboard i no nie, no to właśnie trzeba się do tego jakoś tam przygotować, ustalić jakiś tam plan, ustalić pewną koncepcję działania konkretnego celu, ponieważ jeśli no załóżmy skupilibyśmy się, no mamy sieć wojskową, co robimy, no to tego będzie za dużo i tak naprawdę monitorując wszystko nie będziemy monitorować niczego. Mhm. No właśnie, wojsko też mi się kojarzy z procedurami, to znaczy, no prawda, jest tam jakieś zdarzenie X, no to trzeba wyciągnąć odpowiednią teczkę oznaczoną właśnie problem X i przeczytać, co tam jest do zrobienia, czy właśnie też macie takie gotowe procedury na to, co w przypadku danego zagrożenia należy zrobić, czy może przygotowujecie właśnie takie procedury i to też jest jedno z waszych zadań. Nie jest to powiedzmy związane bezpośrednio ze mną, ale są takie playbooki, które właśnie mówią dyżurnym, co mają robić, tylko no to akurat ja to nie jestem dyżurnym, nie siedzę tam, więc też nie znam tej części powiedzmy działki. No tak, znaczy, bo takie procedury też właśnie kojarzą mi się z czymś, co w firmie też i cywilnej jest potrzebne, to znaczy no co zrobić właśnie w sytuacji, czy to zagrożenia cyber, czy jakiegoś tam innego problemu. Stąd tutaj byłem ciekaw doświadczeń. Okej, Maciej, powiedz, czy coś jeszcze chcesz przekazać tutaj naszym słuchaczom, pewnie w większości niewojskowym. Może masz jeszcze jakieś tutaj pytania, których ci nie zadałem, albo nie, no właśnie jakieś przemyślenia tutaj ze świata wojska do świata cywilnego, IT. W sumie chyba nie. Jedyne, co mogę zrobić, no to zachęcić, jeśli ktoś akurat szuka pracy albo powiedzmy jest ciekaw, czym się zajmujemy, no to można wejść na cybermil.pl i zobaczyć, jakie mamy oferty, co u nas można robić. No i w ten sposób też, tak jakby nie jesteśmy jedyną firmą publiczną, która potrzebuje specjalistów, czy to właśnie do big data, czy analityków, administratorów, specjalistów od kryptologii, kto tam może być jeszcze, reverse engineering, pentest, no tego tak naprawdę jest bardzo dużo, więc jeśli ktoś się tym zajmuje albo jest tym ciekawy, no to można wejść, zobaczyć i zaaplikować. No bardzo fajnie to zareklamowałeś, myślę, że właśnie dla wielu osób to będzie coś nowego.
To w takim razie zamieścimy linki tutaj do Twoich zasobów, do Twojego bloga, do Twoich działań i właśnie do tej strony, też na stronie podcastu. Dzięki wielkie, Maciej, w takim razie za rozmowę. Nie ma problemu. Bardzo to było ciekawe dla mnie, mam nadzieję, że też dla naszych słuchaczy. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia i do zobaczenia na stacji. Hej.